Lwowa przybyła delegacja Konferencji Episkopatu Belgii. 23 lutego odbyła się wspólna modlitwa o pokój i zwycięstwo dla Ukrainy w Katedrze Lwowskiej. Delegacji Konferencji Episkopatu Belgii przewodniczył biskup Johan Bonny, wiceprzewodniczący Konferencji Biskupów Belgii. Wśród gości z Belgii był też biskup Glib Lonchyna, administrator apostolski diecezji św. Włodzimierza Wielkiego w Paryżu, dla ukraińskich grekokatolików we Francji, Belgii, Holandii, Luksemburgu i Szwajcarii. Na początku wspólnej modlitwy arcybiskup Mieczysław Mokrzycki podziękował katolikom Belgii za nieustanną pomoc na rzecz Ukrainy. Podczas swego pobytu w Ukrainie biskupi belgijscy zdążyli już odwiedzić ośrodki dla uchodźców i spotkać się z władzami, księżmi i osobami konsekrowanymi, aby zapewnić, że w tym trudnym czasie katolicy Belgii i nadal będą wspierać walkę Ukrainy.